Nie, ja... bo mnie zostawisz jak... Witajcie moi drodzy, z tej strony ja MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale, jest ze mną dzisiaj Dokres, siemano. Yo, siemano! I jesteśmy, słuchajcie, na backroomsach. Tak, dzisiaj będziemy przechodzić pokoje i może być nieco strasznie, stary. Cieszę się, że jesteś razem ze mną. Tak, tak, ja muszę sobie delikatnie ściszyć, żeby było ciebie słychać. No więc tak, nasz główny plan jakby na ten film jest taki, żeby przeżyć i dowiedzieć się czegoś więcej odnośnie tej fabuły, bo nie wiem, czy wiesz, ale Backrooms to jest creepypasta, która ma swoją fabułę. Tak, ja wiem, stary, robiłem trolla, Backrooms troll. Dokładnie, więc generalnie jakby musimy uważać, bo może się w każdym momencie zrespić ta straszna postać, która może nas zabić, a jak zginiemy, to zostajemy sami. Jakby jak ty zginiesz, to ja zostaję sam, jak ja zginę, to ty zostajesz sam, więc to jest mega niefajne, więc musimy się trzymać razem. Okej. No i szukamy skrzynek. Nasze główne zadanie to znalezienie skrzynek, jest ich aż 5 i te 5 skrzynek musimy znaleźć. Ja w ogóle, ej, my mamy pochodnie, właśnie. Ja generalnie mam shadery, nie wiem jak ty, stary, ale na shadery to wygląda naprawdę mocarnie, nie? O nie, ej, to ja ci... Wow, słyszałeś to? Ej, to były jakieś... Ej, jakieś dźwięki. Marcin. O nie, o nie. Co? Tu jest strasznie. Tu jest strasznie, no. Ej, naprawdę, dobrze, że mamy chociaż pochodnie. Ej, a wiesz, co jest najgorsze, że ja nie wiem, czego się spodziewać. Ja też nie wiem, czego się spodziewać. Znaczy, ja wiem, bo nagrywałem już jeden odcinek z tego, tylko to był pierwszy poziom. Marcin. No spokojnie, spokojnie, będzie dobrze, stary, będzie dobrze. Pierwszy poziom przeszliśmy, a tutaj są, słuchajcie, bo jest update i są teraz dwa, więc jakby jak przejdziemy ten, to pójdziemy do drugiego, gdzie jest druga straszna postać. Mam nadzieję, że nam się to uda. Dobra, ej, fokus, musimy szukać skrzynek, stary. A, musimy szukać, tak, okay. Musimy znaleźć 5 skrzynek. Jak je znajdziemy, to jesteśmy zwycięzcami i wtedy nam się uda jakby przeżyć tutaj. No nie, musimy. Jak możemy zginąć? No ta postać może nas zabić, stary, z Backrooms, nie? No on może wyskoczyć w każdej chwili, stary, i to jest najgorsze, nie? A to powinniśmy być czułościwy na pewno? Wydaje mi się, że tak. Nie mamy wtedy dwa razy bardziej przychlapane? O, jest skrzynka, stary, pa! Jest skrzynka, stary, dawaj, otwieraj ją. Jesteś lektorem, czytaj. Dzień pierwszy był dość wymagający. Trafiłem tu przypadkiem. Nie wiem, jak stąd wyjść i ten mętli w głowie. Jestem tu sam bez bliskich, zdala od ludzi i potrzebuję mi pomocy. Wszelkie próby kontaktu z innymi zawiodły. Jedyne, co czuję, to odór. Przemokniętych ścian i zgniłej wykładziny. Na dzisiaj wystarczy. O nie, o nie! Ty, Marcin! Stary, to jest straszne, nie? Mamy pierwszą skrzynkę, jeszcze 4. Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest! O kurde! Zarąbiście, stary, Ej, uważaj, uważaj, uważaj! Pa, widzisz to? Pa! O nie! Stary, o nie, on nas już goni, Ej, czekaj, dobra, on tu jest, dobra, uciekamy. Ej, trzeba go naokoło wziąć, bo trzeba zdobyć tą książkę. O nie! O nie, on cię goni, dobra, ja idę. Wszędzie jest ślepy zaułek! Ja idę od... Słyszę jego kroki na swoich plecach! Otwieram skrzynkę! Będzie ślepy zaułek! O nie, ej, ty tu biegniesz, dobra, ej, otwieram książkę. Dzień drugi, zapowiada się... W tupie to mam, uciekamy, Marcin! Dobra, bo on nas goni, no. Ty, jest trzecia ta! Dobra, zarąbiście. Otwieraj ją, to jest. Dobra, dzień trzeci, bardzo mnie... O, dobra, ej, nie mamy czasu niestety czytać, bo on nas goni cały czas. O nie, ej, włączyłeś to... O kurde, ale on strasznie wygląda. Ej, ta animacja jest powalona w ogóle, co? Jak to jest możliwe, że on ma model? No bo ma model, stary, po prostu. Nie? O nie, ej, on jest cały czas biegnie za nami, to jest najgorszy, stary, bo on będzie teraz nas śledził, a my musimy znaleźć ostatnią skrzynkę. Szkoda, że niestety nie daliśmy rady jej przeczytać, jakby co tam jest napisane, bo robiło się klimatycznie. No, przykro mi bardzo, on ma ostatnią skrzynkę. Co? O kurde, on jest blisko i za mną biegnie. Dobra. Ej, a gdzie on jest? Nie wiem, na pewno wszystkie skrzynki? Ej, albo i nie. Ej, ja nie wiem, czy to jest ostatnia, czy nie. O kurde. Ty, ale zgubiliśmy go nie ma, pa. No ja mam nadzieję. Ej, jest cisza. Jest jakaś niepokojąca cisza, stary, nie? To mi się nie podoba. Ej, o nie, tutaj nic... Wow! O nie! A, dobra, okej, przeszliśmy pierwszy poziom, to dobrze. Bo teraz przechodzimy do drugiego, którego jeszcze nie widzieliście, widzowie. Ani ja nie widziałem, ani Dokness, więc będzie mocno. Tutaj, jak możesz zauważyć, mamy całkowicie inną mapę, całkowicie jest inny potwór, ale zasady są te same. Musimy po prostu znaleźć skrzynkę. O kurde, głośno. Wow.
Ty, ale pa, to jest stary jakby jakiś parking. Tak, drugi poziom parkingu. O parking. Kurde, o nie. Ej, dobra, to jest parking B, jak baran, więc my możemy sobie pójść. O kurde, tu się pochodnia już przyda. A tu jest C, okej. O kurde, ej, tutaj jest chyba będzie ciężej, mi się wydaje, wiesz? Tutaj będziemy wracać do tych pomieszczeń w kółko. O nie. O, jest skrzynka, pa, jest skrzynka. Daj, otwieraj, ty robisz za lektora w dzisiejszym odcinku. Ja będę patrzył. Nic nie idzie. Okej. Moja głowa, straciłem przytomność. Sam już nie wiem, to wszystko mnie przerasta, ale gdzie ja jestem? To co widzę wcale nie przypomina tego, co widziałem wcześniej. O nie. Dobiliście? Rozejrzę się. O nie, on wyszedł światła, Marcin. O nie, ej, ale to znaczy, że nigdy wyszedł. Nie idźcie w stronę światła. No, nigdy nie idźcie, widzowie, w stronę światła, to jest fakt. O, słyszałeś to? Nie, Marcin. O nie, ej, ja mam dreszcze normalnie. O nie. Ej, dobra, tu coś jest? Nie, tu nic nie ma. O nie. Ty, co to za... Ty, co? Też ci tak miga coś? Nie. Ej, mi coś zaczęło migać, takie party klesy jakby, ale już... Albo to przez shadery? Ty, nie Marcin, wiem. Nic zobacz, co jest za tymi drzwiami, bo ja nie idę. Ale tu nie ma drzwi. No tu jest za tym zakrętem. No tu nic nie ma chyba, czekaj. O nie, ej, jak to jest strasznie, ja tam nie chcę iść tam, o. O nie. O pa, ej, pa, tutaj coś jest, stary. Tu są te. Czy coś w nich jest? Nie, w nich nic nie ma. Dobra, okej. Okay. Możemy iść dalej w takim razie. Ale czy... O kurde. Tu dobra. Jest za ciasno. No tu jest tu... za ciasno. Czekaj. O, ja jest skrzynka lubię. Kolejna. Jest skrzynka kolejna. Ja... Dawaj, czytaj ją. Marcin, ja nie lubię tu być. Nie, ja... bo mnie zostawisz jak... Stary, patrz. Ej, ty, on biegnie za tobą. On biegnie za tobą. Otworzymy. Ej, gdzie ty jesteś? Uciekam przed nim! O kurde, ej, ale on straszny jest w ogóle! On jest szybszy od tego, zacznijmy! Ej, jakie on dźwięki ma straszne, ej, ja biegnę za ty nim! Ty ślepy zaułek! Ej, ja biegnę za nim w ogóle, czemu on się na ciebie uwziął? Nie, ty o nie, ty w moją stronę biegniesz? Tak. O nie! Ej, gdzie ty biegniesz? A on pobiegł za tobą! Wiem. O kurde, co jest, ty, ale jaki dlaczego on... za mną? Ale jaki on straszny jest! Jest straszny! Jest straszniejszy od tamtego chyba. Ej, czekaj, dobra, to ja szukam w tym czasie skrzynek. A ty się z nim, ej, gdzie on, gdzie jest? A, on tam jest, o kurde, dobra, okej. To ja w takim razie, ej, stary, masz zadanie nie zginąć. Wow, co to za dźwięki nie. Co to za dźwięki były. O, Marta, kurde się. Ej, ale proszę cię, nie zgiń tylko. I trzymaj go, ja szukam szybko skrzynek, żebyśmy mogli to wygrać. Musimy to wygrać, jak już tyle przeżyliśmy, stary. To musimy to wygrać, nie? Tylko czekaj, bo ja jestem na B i ja nie widzę tu skrzynek w ogóle. O nie. Ja jestem na C. Na C? Ale on cię cały czas goni? Czy zgubiłeś nie, go? Nie, zgubiłem go. O kurde, o nie. Ej, jeszcze rozdzieliliśmy się, stary. To nie jest dobra informacja. Ja się boję teraz chodzić tu sam. O nie, o nie, o nie, o nie. I co teraz? Dobra, tutaj gdzie coś... Jesteś? No ja nie wiem, stary, gdzie ja jestem? Zgubiłem ja się. Jestem na A. Na A? Ej, ja byłem na B przed chwilą, ale teraz idę gdzieś... Okej, okay, dobra, tu ja są jakieś jestem na góry. B. Wróćcie jesteś... na B, Marcin, proszę. Dobra, ej, zawracam się. Ej, szkoda, że swoich ników nie widzimy. To jest najgorsze, stary. Bo tak to byśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Ej, dobra, biegnę na to B. O, siema. Jest. Jezu, jak jestem dobrze cię widzieć. Dobrze cię widzieć, też. Stary, nie? Ej, pierwszy raz w życiu. No, ej, naprawdę, ty, ej, stary. A nie wiesz, gdzie go zgubiłeś, nie? Nie. O nie, tam. O nie. Gdzieś tam. Dobra, to chodźmy może... A nie, w tą stronę. W tą stronę nie możemy iść. Dobra, to chodź tam, gdzie ja byłem. No właśnie, najgorsze jest to, że on może wybiec tak po prostu. A on jest przerażający. On bardziej jest przerażający od tamtego czerwonego, który widzieliśmy przed chwilą. Tak, tamten to był knypek, ale ta, ten... Ten jeszcze zapierdziela, jest wysoki. Ej, tak. Dobra, pa, ej, pa, jaki długi korytarz. O nie. Ej, pa, w ogóle jakie bloczki tutaj są customowe, widziałeś to? Takie tak. Rury? Mocna sprawa, tak. Nie? Mocna sprawa, nadaje to nieco klimatu. Ej, weź pochodnie do ręki. Marcin, patrz, tu jest. Co? Gdzie? Jezu, ja się tak przestraszyłem, stary. Zginąłeś, o nie. Ej, przegraliśmy, stary. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Nieco krótko, ale... Doknes się w ogóle dobrze nie bawił. Nie. Następnym razem sam sobie nagrywasz. No, więc słuchajcie, jeżeli chcielibyście kolejny odcinek Backrooms, tylko tak, żebyśmy go przeszli, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał. No i co? Fajnie było, co, Hubert? Ani trochę. O nie, ej, nie powiem, obsrałem zbroję parę razy, nie? Muszę iść do kibla, więc kończę ten materiał. Hejka.